Cześć, witajcie. Dzisiaj postanowiłam nagrać taki właśnie filmik o rzeczach, które przywiozłam z Polski. Nie pokażę Wam wszystkiego, ale część ciekawszą właśnie moim zdaniem tutaj dla babeczek, które lubią kosmetyki. Jak słyszycie, mam gęgający głos, ponieważ przywiozłam katar z Polski. I tak, zrobiłam sobie kawę, trzeba pić kawę, żeby właśnie móc spokojnie przemyśleć wszystko, wypowiadać swoje myśli. Żeby się obudzić, ponieważ na Islandii jest naprawdę jesień w tej chwili. Wróciłam po prawie 2 tygodniach i zastałam żółte ulice, żółte piękne liście wszędzie dookoła. No a właśnie wracając do tych produktów, to już Wam chcę pokazać 3 bardzo ciekawe produkty, którymi ja się tutaj na razie cieszę. I to nie są z Polski przywiezione te produkty. Jest to właśnie tran islandzki, o taki. Powiem Wam wprost, nie jest to najlepszy tran, zaraz powiem dlaczego. I jest to echinacea, która właśnie służy jako... Jest to roślina, która uodparnia organizm przed właśnie wirusami, chorobami i tak dalej. I to działa, właśnie w połączeniu z tranem świetnie działa. Ja kiedyś właśnie biorąc w kapsułkach tran i echinacea przez 14 lat później nie miałam kataru, także jest jakiś efekt tego na pewno. Tak, pokazuję Wam trany, które właśnie chcę Wam powiedzieć, że one nie są wcale takie dobre, jakie właśnie powinny być. Dlaczego? Dlatego, że firma Lizzy, to jest właśnie firma Lizzy, właśnie muszę się nauczyć kręcić tutaj, bo nie wiem właśnie gdzie, co i jak jest. Skorzystam z podglądu i mi się wszystko robi jak w lustrze, ale jeżeli chodzi o ten tran i ten właśnie z firmy Lizzy, problem polega na tym, że jest to tran tłoczony na ciepło i na koniec dodawane są do niego witaminy, które po prostu zostają w procesie tłoczenia na ciepło. Witaminy zostają jakby zutylizowane i później nie ma tych witamin w tranie. Także oni później dodają ten tran. Wiem to stąd, że kiedyś w telewizji właśnie widziałam program, gdzie z Anglii przylecieli nagrywać tutaj do Islandii. I właśnie kobieta w Lizzy wytłumaczyła, że właśnie w ten sposób wygląda proces technologiczny produkcji islandzkiego tranu z Lizzy. Ale jeżeli ktoś ma ochotę na oryginalny tran metodą starego tłoczenia na zimno, to polecam tran z firmy Dropi. Dropi to jest firma, która na północy Islandii w miejscowości Bolungarvik produkuje swój tran. Są to opakowania, kartoniki czarne z pomarańczowym napisem Dropi, z kropelką taką właśnie na tym opakowaniu. I to jest tran tłoczony właśnie tak jak dawno temu, nie dodają do niego żadnych witamin, ulepszaczy, tylko po prostu to jest prawdziwy tran. I też właśnie jedna ciekawostka a propos tranu. Tranem nazywamy tylko i wyłącznie olej z wątroby dorsza. Olej już z rekina, z wątroby rekina nie jest tranem, jest tylko olejem. Także jeżeli właśnie chcecie się dobrze zabezpieczyć, polecam Wam właśnie echinacea. Tran może być naprawdę każdy rodzaj tranu właśnie, aby był z dorsza. Najlepiej właśnie działa z dorsza, nie z rekina. Na Islandii robiono badania tutaj właśnie w szpitalu na uniwersytecie. Znaczy to jest szpital uniwersytecki, także to wszystko jest połączone. Tam robiono badania, które właśnie... dowiodły tego, iż tylko właśnie tran z wątroby dorsza najszybciej regeneruje właśnie nasze komórki, jeżeli chodzi o pacjentów. Także no tak samo my, jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed różnymi grypskami, wirusami, to też właśnie tran z wątroby dorsza. No i tak właśnie ja się nim raczę i Wam powiem, że nie dostałam anginy, nie było mi nic takiego poważnego, tylko jedynie mam trochę przytkany nos. I na ten przytkany nos właśnie tutaj sobie odłożyłam, żeby Wam pokazać. Przywiozłam z Polski, także już zaczynam. Przywiozłam z Polski krople Sudafed. No, gdzie to jest tutaj? Krople Sudafed. I najpierw bałam się te krople kupić z tego względu, że na Islandii zakazany jest wwóz Sudafedu. Także pomyślałam, że gdyby ktoś mnie tam sprawdzał, to...
jak znajdą nazwę Sudafed, zabiorą mi to, ale jednak tutaj nie sprawdzają już w tej chwili, tak jak dawno temu sprawdzali, trzepali i każdego potrafili po prostu sprawdzić w kolejce ustawiając pod ścianą. Więc powiem Wam, że ten Sudafed jest dużo lepszy jak co ja zawsze używałam. Zapomniałam, co zawsze używałam. Otrivin. Używałam Otrivin i Otrivin mi bardzo wypala jednak tutaj śluzówkę nosa i Sudafed jest jakby delikatniejszy, także mogę go polecić, był na promocji, także tylko kupować. Nic nie patrzeć, tylko kupować i się leczyć trzeba. Właśnie, leczmy się. No dobra, babeczki, teraz będzie już do Was, tak, już teraz będzie do babeczek, teraz będą serum, będzie krem, będą ciekawe właśnie różne opcje, więc chciałam Wam pokazać serum nawilżające z Bielendy, jest to serum olejek z pestek malin plus melisa, no chyba na uspokojenie już ta melisa tutaj jest w tym serum, żeby się uspokoić. Najpierw jak kupiłam to serum, bo kupiłam z tego względu, aby wziąć byle co, bo się nada, aby było, bo nie mogłam znaleźć tego mojego serum, które właśnie chciałam sobie kupić, zaraz Wam pokażę, to jednak jestem z niego zadowolona i mogę Wam powiedzieć, ono jest spoko, nie ma może szału, ale po prostu jest spoko, naprawdę fajne, po paru dniach stwierdziłam, że jest fajne to serum, także mogę Wam je polecić. Następne serum, które kupiłam, to było właśnie to serum Liren z firmy Liren i ta firma, ja Wam powiem, ma u mnie bardzo duży plus, ponieważ produkty tej firmy przepięknie pachną, fajnie się właśnie rozprowadzają po twarzy, nie łuszczy się tutaj, kulkuje na przykład krem, tak jak jeden krem miałam właśnie z innej firmy i po prostu się kulkował, z Klinika bodajże to był ten krem. Chcę Wam powiedzieć, właśnie to serum występuje w białej wersji, ja kupiłam w przezroczystej, właśnie nie wiedząc, czy to jest to, czy nie to, które szukam, kupiłam złe, ponieważ szukałam białego właśnie serum i to jest przeciwzmarszczkowa, intensywnie nawilżająca, z kwasem hialuronowym, wygładzanie i nawilżanie, także w ogóle cuda, wianki, nie wiadomo co, ale Wam powiem, że jest właśnie jedno z lepszych serum, które ja używałam, jestem naprawdę bardzo zadowolona i pomimo, że to jest ta wersja przezroczysta, nie zawiodłam się na tej firmie, więc później pojechałam znowu do Rossmana, bo to w Rossmanie kupowałam i znalazłam to serum, które szukałam, także widzicie, różnica jest taka, jedno jest z białym, drugie jest ze złotym, więc to ze złotym jest na 35-45 lat wiek, tak, napinający się, sieciowy, wygładzający, kolagenowy znowu, formuła młodości, przeciwzmarszczkowe, intensywnie nawilżające, skóra wygładzona i jędrna. Także wiecie, to jest po prostu super i właśnie to jest to mleczne serum, o którym mówię, czyli to białe i powiem Wam, tak pięknie pachną obydwa, że po prostu można siedzieć i wąchać, leżeć i pachnieć. Także po prostu jest, naprawdę warto kupić, ono nie jest tanie, ale ono jest bardzo, jakby to powiedzieć, wystarczy dwa razy nacisnąć butelkę, chyba że ktoś ma większą twarz, to trzy razy i po prostu się posmarować i będzie efekt, no murowany jest efekt po prostu pięknego zapachu i cudownego uczucia, naprawdę. I też mam właśnie z tej firmy serum na noc, tym razem go nie kupowałam, bo go nawet chyba nie było. Właśnie to, co mi się nie podoba, jeżeli chodzi o firmę Rossmann, przychodzą produkty, ja po paru miesiącach jadę do Polski, żeby sobie je dokupić. Niestety produktów już brak, bo już nie zamówili, już nie ściągnęli, mają inne. I mi się to nie podoba. Dalej co, mam dwa produkty z firmy... właśnie, z jakiej to firmy? Tak, też z Liren. To się nazywa Lab Therapy i to jest odmłodzenie i nawilżenie, także w ogóle Wenus tutaj będzie... pięknie wyglądać, tu Wam może pokazać kawałek mieszkania, bo się wszystko odbija jak w lustrze. A przepraszam bardzo, jednak Wenus, widzicie, nie zauważyła, Wenus kupiła jedno właśnie na noc serum, właśnie, o jest, widzicie, kłamałam, bo ja lubię ściemniać, więc widzicie, to jest to serum, które jest na noc, ono jest w złotej buteleczce i ono też przepięknie pachnie, także jak się kochane kobitki nas smarujecie takim serum, to aż się zrobi Wam przyjemnie. I to serum właśnie jest to unikalny składnik w zabiegach elastycznych,
estetycznych, nie elastycznych, w sumie te estetyczne to już elastyczne, mikronizowany pod kontrolą laserów optycznych, wypełnia i koryguje zmarszczki oraz długofalowo pobudza skórę do produkcji kolagenu. Widzicie, tu wszystko chodzi o kolagen. I to jest serum spektakularne, odmładzające z Ultraflexem i Fast Lift Complex na noc. Także to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawa jedna z opcji, jeżeli chodzi o tę firmę Liren. I ja ją będę właśnie polecać, ponieważ jestem bardzo, bardzo z niej zadowolona. I co jeszcze kupiłam? Tego nie próbowałam, jestem właśnie ciekawa, co to jest, jak to właśnie będzie działało. Jest to maseczka całonocna, stymulująco nawadniająca głębokie warstwy skóry z kwasem shikimowym i laktobionowym. Wiecie co, te nazwy są po prostu śmieszne, tragiczne, skomplikowane. I jest to właśnie w postaci takiej tubeczki. I właśnie tak, dla skóry potrzebującej do głębnego nawilżenia i wygładzenia. Kupiłam go dlatego, że teraz właśnie jak na Islandii jest, robi się ten sezon właśnie zimowo-jesienny i niebawem przyjdzie mróz, bo mróz to już po prostu jest niebawem w tej chwili. Zaczyna się robić tak mroźne, zimne powietrze, że mi bardzo wysusza usta, skórę i w ogóle całą twarz. Także trzeba się zabezpieczać. No, następną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest to krem, właśnie co to jest, z Evelyn. Jest to taki właśnie krem Gold Lift Expert i pierwszy raz go kupiłam około roku temu na próbę, po czym pożałowałam, że nie przywiozłam ze sobą więcej tego kremu. Jest to naprawdę rewelacyjny krem z drobinkami złota, także widzicie, no krem jak krem, biały w środku jest. Pozostawia taką dziwną napiętość, właśnie to chyba dlatego, że te kremy już wszystkie takie coś mają, ale jak on już wyschnie i tak sobie nim rozsmaruję go do końca, to już później tego nie czuję, takiego efektu właśnie ściągnięcia, bo ja nie lubię tego efektu ściągnięcia. Także jest to luksusowy, słuchajcie, luksusowy ujędrniający krem serum z 24-karatowym złotem. Kurczę, ciekawe ile tego złota w tym jest, może by to jakoś dało się odfiltrować? No, trzeba by pomyśleć. No dobrze, w każdym bądź razie żarty żartami, ale krem ze złotem jest, na pewno działa, jest fajny, jestem z niego bardzo zadowolona, mogę go Wam polecić. No i następną rzeczą, którą mam, są dwa właśnie takie micelarne żele z Bielendy, tak, detoksykujący i nawilżający. Ja już miałam ten nawilżający właśnie pomarańczowy, wcześniej, tym razem kupiłam właśnie detoksykujący. Jak dla mnie, ja tam i tak różnicy w tym nie widzę, aby myło twarz. I Wam powiem, że twarz jest faktycznie umyta. Wszystko fajnie jest, świeżość taką czuć po umyciu. Także mogę Wam właśnie polecić te z Bielendy właśnie żele do mycia twarzy. Są bardzo fajne. No i jeszcze z Liren mam taki shower gel, czyli płyn do prysznica, do mycia pod prysznicem. Mango i jaśmin, żel z olejkiem pod prysznic, tak, nawilżenie, odświeżenie. Też fajnie pachnie, właśnie tak jak mówię, ta firma robi bardzo fajne produkty, bardzo ładnie pachną. No i teraz przejdziemy do następnej porcji, bo już tak w sumie film się trochę przedłużył. Ja wiem, że lubicie takie oglądać pierdoły o kosmetykach. Ja dużo tego nie pokazuję mnie na kanale, ponieważ ja też tego nie kupuję, bo nie czuję i nie mam takiej potrzeby. Ale chcę Wam pokazać, kupiłam maskarę, która właśnie się w tej chwili bardzo reklamuje. Jest to z firmy Rimmel. Maskara, tak, maskara do oka, która ma robić, nie wiem, jakiś super efekt miała mieć. Nawet nie wiem jaki, nie interesuje mnie to, szczerze mówiąc, miała być dobrą maskarą. Powiem Wam, jest to jedna z gorszych maskar, które ja w ogóle miałam, które kupiłam. Szczotka w ogóle, ja nie wiem, dla kogo jest zrobiona, tutaj może nie będzie widać. Ja bym proponowała lepiej sobie wziąć patyczek do oka, i bo jak mam już sobie wbić coś w oko, to lepiej patyczkiem, jest miękki, a to jest sztywne i po prostu skleja rzęsy ta maskara właśnie. Jestem bardzo niezadowolona, nie lubię, nie polecam, odradzam i po prostu jest to niewypał. Za to Wam mogę pokazać również z firmy Rimmel taką maskarę, której już nie dostaniecie, ponieważ właśnie Rossmann już nie sprowadza tej maskary.
Jest to maskara, którą kupiłam jakiś czas temu, bodajże rok temu, i pojechałam z tą maskarą właśnie do Polski, żeby kupić sobie zapas tej maskary. Więc to jest zwykła właśnie maskara z normalną szczoteczką, która nie skleja właśnie rzęs. Bardzo fajnie się z niej korzysta i jeszcze ma taką ukrytą w tej szczoteczce drugą szczoteczkę do wydłużania rzęs. I właśnie tej firmy znowu mamy Rimmel. Właśnie tym razem tutaj Rimmel zrobił wspaniałą maskarę, którą mogę Wam bardzo polecić, i jeżeli wiecie, gdzie ją można kupić, to dajcie mi namiar, ponieważ bym chętnie sobie ją dokupiła. Tak patrzę, rozglądam się, ale już wszystko Wam na dzisiaj pokazałam. Był to właśnie taki vlog kosmetyczny, babski, upiększający. No mam nadzieję, że Wam się to podobało, że macie swoje opinie na temat tych produktów. Jeżeli chodzi o Tran, to zapraszam również do komentowania. Jestem ciekawa, co myślicie, jeżeli chodzi o Tran, Tran norweski, Tran islandzki. Czy Tran norweski uważacie, że jest właśnie tłoczony na zimno czy na ciepło, ponieważ będąc w Polsce, przeglądając w aptece właśnie buteleczki z Tranem, które podobały mi się te butelki, fajnie wyglądały, bardzo zachęcająco, nie widziałam informacji odnośnie, czy ten Tran jest na ciepło czy na zimno, a panie po prostu w sklepie, jeżeli są zapytane w aptece o to, czy Tran jest na zimno czy na ciepło, niestety nie posiadają takiej wiedzy, także znowu może nas nabijają w butelkę. Także jak widzicie, Wenus Was nigdy nie nabija w butelkę, Wenus mówi, co myśli i powie, jak jest. I zapomniałam na sam koniec bonus. Na sam koniec bonus chciałam Wam wszystkim kobietkom polecić płyn do zmywania makijażu. Nie jest to tani ten płyn, on właśnie taki rozwarstwiony jest, po zmieszaniu on jest taki olejek się z niego tworzy, jest to z firmy Lancome i Wam powiem, jest to najlepszy, żadne Nivea, które wysuszają twarz, nic nie dorówna po prostu firmy Lancome. Jest to najlepszy i on po prostu polecam go właśnie, może nie dla super młodych dziewczyn, co dla troszeczkę może starszych właśnie, kiedy mamy problem właśnie tutaj z wysuszeniem, albo kiedy to zmywamy, zmywamy, zmywamy i po pewnym czasie mamy czerwone po prostu oczy. Po tym zmywaczu nie będziecie mieć tego efektu. No, także Wenus się dzisiaj rozgadała. Pozdrawiam Was serdecznie, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, oczywiście łapeczka w górę, co by nie było, komentarze. Pozdrawiam Was i zapraszam do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć!